Cześć wszystkim i witam was ponownie w Twierdzy Definitywna Edycja i w misji 7 Przełamane Oblężenie. Nie przedłużajmy i przejdźmy do omówienia misji. Zanucę wam piosenkę z odległej przeszłości o kłamstwie i zdradzie płynącej z ust szczura. Lecz przybył wódz prawy z gniótu niegodziwości, a deszcz strzał niebo zaćmił niczym chmura. Pośród wojów trwoga jak fala wzrastała, śmierć na polu bitwy swe żniwo zbierała. Szczura, tak to szczura, bliski jest już koniec, na kolanach klęknął, w prośbie składa dłonie. Bardowie w całym kraju czynili co mogli, aby podkopać autorytet szczura. Tymczasem, gdy sądy lorda Wełnowora okazały się mylne, ser Długoręka objął przywództwo. Wkrótce dotarły do ciebie wieści, że lord Manikin, znany ze swej chwiejnej postawy, odważył się chwycić za broń przeciw wrogom i stanął z tobą w jednym szeregu. Puce, musisz się zająć lordem Manikinem. Jeśli jeden możny powstaje przeciwko nam, za chwilę uczynią to pozostali. No cóż, najpierw muszę odzyskać swoje ziemie i... nie mam dość wojsk, więc... czekam na posiłki od... Dosyć! Zaatakuj natychmiast ziemię lorda Manikina! Albo zawiśniesz na sznurze, szczurze! W uznaniu twoich zasług mianuję cię wodzem wszystkich wojsk rebelianckich. Zapracowałeś na ten zaszczyt. Twoim pierwszym zadaniem będzie pospieszyć z pomocą lordowi Manikinowi, gdyż wrogie wojska oblegają jego zamek. Lord Manikin został zaatakowany. Musimy uczynić wszystko, aby jego ziemie nie wpadły w ręce wroga. Popłyniesz tam łodzią z oddziałem włóczników i poprowadzisz wojska lorda do zwycięstwa. Jeśli odniesiemy sukces, być może zachęci to innych możnych do wypowiedzenia wojny ciemięscom. No i dobra, gramy oczywiście na poziomie bardzo trudnym. Misja nam wszystkim bardzo dobrze znana. Trzeba na obrężenie, lecimy szybciutko na górę, wycofujemy wszystkich z góry. No fajnie by było zburzyć to co możemy, ale niestety nie będzie raczej to dane. Trochę drewna by się nam przydało oczywiście. Zbieramy łuczników, wrzucamy ich tutaj na górę, zbieramy wszystkich łuczników, wrzucamy ich na siedzibę. Możemy zrekrutować jeszcze kilku dodatkowych łuczników, też ich wrzućmy tutaj od razu. Trzeba to wybronić, ten atak nie jest mały, ten atak nie jest lekki, trzeba to w miarę szybko ogarnąć. Możemy dobudować od razu też kilka farm pszenicy. Dobra, przydałoby się więcej tutaj na pewno wołów. Ok, i to na dzień dobry musi nam wystarczyć. Wysyłamy naszych włóczników do ataku, niech bronią. Wycofujemy ich na górę, w kupie siła tak zwanej. Wycofujemy ich znowu i znowu do ataku. Niech tutaj ich przycisną. I pierwsze oblężenie powinniśmy mieć w ten sposób ogarnięte. Dobrze, super. Udało się nam, zostało nam ilu włóczników? 16. No to całkiem niezły wynik. Możemy spróbować naprawić teraz mury i w ten sposób zabezpieczyć nasz zamek. Ok, burzymy pozostałości palisady, które stoją przed naszym zamkiem. Na nic one się nam nie przydadzą, a odzyskamy w ten sposób chociaż część drewna z tych murów. Dobra, naprawimy bramę obronną. Tutaj widzę, że schody też trzeba naprawić. I częściowo mur został uszkodzony. Dobra, no i to tyle. Możemy teraz puścić drugą wiązkę murów obronnych. I to będzie musiało nam na chwilę obecną wystarczyć. Słuchajcie, mamy bardzo mało żywności. Piekarni nie mamy praktycznie w ogóle. Także spróbujmy może zrobić piekarenki w tym miejscu. Za mało pracowników, super. Dobudujmy w takim razie 2-3 domki. Zapasy spicherzy są skromne. Praktycznie ich nie ma, o czym mowa. Dobra, nie jest źle. Te piekarnie kruszą, powinniśmy mieć wystarczającą ilość żywności. Jak nie mieliśmy marketu, tak dalej go nie mamy. Niestety, może spróbujmy dobudować jeszcze 2-4 piekarnie. To powinno nas utrzymać. Spichlerz można by było przenieść w to miejsce.
Twoja popularność, żeby wszystkie piekarnie były zbliżone do siebie. I w ten sposób będziemy szybciej pozyskiwać żarełko. Okej, okay, jeżeli chodzi o produkcję broni, no to warto by było chociaż jednego włóczarza zbudować w tym miejscu. Rekrutujemy tych łuczników, póki mamy ludzi i zbrojownię bym przeniósł też nieco w inne miejsce. Mianowicie zbrojownię bym postawił... Ajajaj, drewno się nam skończyło. No dobra, to nic. To nic. Żarełko trafiło. Plus 4, minus 2, okej. Okay. Mamy już pierwszą włócznię na składzie. Bardzo fajnie, zaraz zbudujemy zbrojownię, to będziemy mieli gdzie ją odłożyć. Drewno już do nas spiegnie, superancko. Tą palisadę w sumie też możemy wywalić. Nie wiem, po co ona tutaj w ogóle została skonstruowana. Nie jest tam do niczego potrzebna, a za odzyskane drewno chociażby tą zbrojownię będziemy mogli postawić, prawda? Dobra, jest zbrojownia. Postawmy od razu też i drugiego włóczarza i jednego łuczarza z tej strony. Z kamieniem idzie nam całkiem nieźle. Już mamy zbudowaną sporą część dużych umocnień, które są nam potrzebne. Ja oczywiście mam w zwyczaju otaczać jeszcze ten mur frontalny palisadą, tak żeby drabiniarze nie mogli do nas za bardzo podejść. Okej, mamy możliwość teraz zrobienia właśnie tego. Blanki zostały ukończone, fajnie by było jeszcze zabudować to wszystko palisadą, tylko że nie mamy zbytnio możliwości wybudowania teraz tej palisady, mamy za mało drewna, a drewno jest nam potrzebne też do produkcji broni. Także zrekrutujmy może tych dwóch łuczników, dobudujmy jeszcze jeden domek, bo widzę, że tutaj jest słabo, jeżeli chodzi o mieszkańców. No i drewno się nam skończyło, mamy tych drwali całkiem sporo, ale najwyraźniej jest ich nadal zbyt mało. Wojska szczura atakują, to wcale nie takie małe wojska szczura. Tym razem naszych łuczników przerzuciłbym na mury już obronne, zewnętrzne. Spróbujemy chociaż tych inżynierów rozwalić, co? Jak tam z drewienkiem? Drewno jakieś jest. Spróbujmy te palisady odbudować w tym miejscu. Jeszcze jeden drwal może do nas dotrze, zanim rozpocznie się atak na dobre. Okej, okay. Mamy palisady nawet. Super. No to teraz łucznicy do roboty. Mam wrażenie, że brama nam padnie zaraz. Niestety. Tak też się stało. Na szczęście nie wdzierają się przez bramę, chciałem powiedzieć, no ale niestety ruszyli. Bronimy lorda oczywiście, tą grupą łuczników, którą mamy. Łucznicy są zagrożeni, musimy im pomóc. Dobra, wycofajmy. I do boju. Czy będziemy w stanie się z tego ataku wykaraskać? Udało się nam na szczęście, wow. No, to nie było łatwe, to nie było lekkie, ale daliśmy radę. Duży poziom trudności, bardzo trudny poziom trudności, jednak jest tutaj, słuchajcie, czymś, co sporo zmienia. Bramę koniecznie trzeba odbudować. I tym razem bramę bym zbudował tak, żeby nie mieli do niej zbytnio dostępu z zewnątrz, przynajmniej. Okej, okay, jak to wygląda tutaj? Trzeba będzie blanki zrekonstruować. Tylko z tamtej strony tak naprawdę, okej. Okay. Mury naprawić w tym miejscu i w tym. No i palisadkę trzeba będzie pociągnąć na nowo. Dobra. Jest git. Naprawmy tą palisadę, którą mamy. Możemy nawet bramę częściowo tak trochę zabudować palisadą. Dzięki czemu będzie lepiej osłaniana. Okej, okay. Te mury tutaj w tym miejscu są nam niepotrzebne. No i git. Potrzeba nam broni, sir. Ilu łuczników mamy? 14. No to straciliśmy ich kilku. Mamy tutaj 6 w zapasie. Niech będzie. Więcej łuczników, zdecydowanie więcej łuczników. To jest moment, w którym musimy zainwestować w łuczarzy. Za mało drewna mamy, żeby się w to bawić. Moglibyśmy pobudować tu takie zmyłki. Jak to miałem zawsze w zwyczaju robić. Coś, na czym się mamy skupiać, w katapulty i w sumie łucznicy wroga. Spichlerz jest zapełniony, bardzo dobrze. Ajajaj, za mało drewna. Zapowiada się kolejny atak szczura, a my dalej nie mamy wystarczających sił, żeby odpierać te ataki, także nie fajnie. Kolejnych 2 łuczników mamy już tutaj, 10 łuczników w zanadrzu. Włóczników mamy 35, no to powiedzmy, że udało nam się odbudować częściowo to, co straciliśmy. Fajnie by było dostać jeszcze więcej łuczników.
Kolejny atak szczura i to bardzo silny atak szczura. Moi drodzy, nie wiem, czy będziemy w stanie to odeprzeć. Wrzućmy tych łuczników na tą stronę. Ilu mamy łuczników? 25, no to tylu mieliśmy przed poprzednim atakiem. Wyczuwam wpierdziel. No ale może jestem w błędzie. Tak, mieliśmy spichlerz powiększyć. Łucznicy wroga częściowo chowają się za naszymi murkami, ale katapulty, tak jak mówiłem, też mają utrudnione zadanie z ostrzałem naszych murów obronnych, co jest nawet na swój sposób pozytywne. Okej, brama znowu jest mocno atakowana. Drabiniarze w ogóle zostali z tyłu, bardzo dobrze. 39 łuczników mamy. Do boju, panowie. No niestety, ten atak może nas zakończyć. Nie jest to prosta misja. Względnie prosta misja. Ponawiamy ją w takim razie. Dobra, lecimy raz jeszcze. Zbieramy wszystkich, oczywiście wrzucamy ich tam. Wrzucamy tych z powrotem tutaj. Burzymy to, ograniczamy zniszczenia, tak jak zawsze o tym mówię. Zrekrutujmy tych łuczników, których jeszcze możemy zrekrutować. Dobrze, kamieniołom. Może niekoniecznie woły dostawmy. A tutaj dostawmy te pola pszenicy, o których mówiłem wcześniej. Dobra. Dobra. Tym razem zostało na 15 tylko włóczników, no ale okej, no trudno. Jeszcze jednego łucznika i przynosimy od razu zbrojownię w inne miejsce. Zbrojownia ma stać gdzieś tutaj, powiedzmy. Nie będzie, że tu. No i dobra, czekamy na kamień, rozbudujmy nieco skład zapasów. Dobrze, naprawmy teraz mury obronne. Z jednej i z drugiej strony. Brama. Możemy ją naprawić w sumie. Tak, wiem, że zapasy spichlerzy są bardzo skromne. Zaraz się tym zajmiemy, mój panie. Okej, okay, spichlerz jest pusty. Przestawiamy go w to miejsce, powiedzmy. I teraz budujemy tutaj piekarenki. Okej, okay, zburzymy te palisady. Starczy nam dzięki temu na kolejne piekarnie. A drewno zaoszczędzone po prostu użyjemy do innych celów. Trzy piekarnie jeszcze możemy dobudować. Bardzo chętnie, w sumie dlaczego by nie. A teraz możemy za pieniądze, które mamy, znaczy za pieniądze, za drewno, które mamy tak naprawdę z drwali, postawić dwóch łuczarzy, jednego włóczarza. Może jeszcze jednego postawimy, co, żeby było dwóch włóczarzy, ale to zaraz, bo tak czy inaczej skończyło się nam złoto. Ok, teraz możemy dać na 4. Czekamy, aż odzyskamy troszkę popularności i ruszymy z podatkami. Rzucamy podatki na minus 2. Jeżeli chodzi o zapasy spichlerzy, to jest już coraz lepiej. Możemy spróbować dobudować jeszcze jedną farmę pszenicy gdzieś tutaj, powiedzmy. Z pszenicą nie powinno być takich problemów. Mamy całkiem sporo tych farm i są relatywnie blisko naszego składu, także jest ok. Głównie bym się skupił na rozbudowie naszej strefy produkcyjnej, jeżeli chodzi o piekarnię. To jest najważniejsze. Mamy 3 łuczarzy, także rekrutujemy 4 łuczników kolejnych. I sam nie wiem, czy przerzucać ich teraz na mur. Ilu ich mamy? 20. Dobra, zapiszmy grę. To będzie X7. Zapisywanie. To będzie nasz punkt wyjściowy, żeby co chwilę nie musieć przechodzić tego oblężenia początkowego, tylko żeby po prostu startować już z jakiegoś bardziej sensownego miejsca. Mamy 66 sztuk złota. Czekamy na więcej złotka oczywiście i budujemy drugiego grotnika. No i będzie trzeba też się skupić, chociaż może łuczarza. Zbudujmy łuczarza. Jeszcze jedną łuczarz na pewno będzie lepszym rozwiązaniem niż grotnik. Chociaż i grotnika można by było zaraz postawić, tylko potrzeba tam oczywiście złotka, żeby móc to zrobić. Jak się tu dostałeś bez mojej wiedzy? W sumie tą bramę to... Jest ona słabym punktem. Nie wiem, czy jest sens ją utrzymywać. Zróbmy to w ten sposób. Dobra, łuczników możemy teraz na środek tak mniej więcej wysłać. Porobić punkty zmyłkowe, tak jak to robiłem wcześniej. Dobra.
No i zobaczymy, jak tam pójdzie w tej chwili. Wojska czy w ogóle jest to samo zrobione, czy nie. Dobra, mamy kolejnych 4 łuczników, wrzucamy ich oczywiście na wieżyczkę. Mamy 20 łuczników. Względem tego, co było wcześniej, no jest ich dużo, dużo mniej. No ale może nie będą aż tak bardzo potrzebni. Podatki możemy podnieść, mamy wystarczająco złota, znaczy wystarczająco popularne, żeby to zrobić. Także podnosimy podateczki do góry. Ostatnie natarcie włóczników wroga chyba w tej chwili zmierza w kierunku naszego zamku. Możemy spróbować tutaj ogarnąć szybko sobie ten mur, który został uszkodzony przez katapulty. Odbudować to częściowo. No i wrogowie chyba się tam przedzierają w tym miejscu, a może i nie. No i dobra, bardzo ładna obrona, bardzo dobra obrona. Naprawmy blanki, naprawmy mury, które były uszkodzone. Możemy odbudować palisady, mamy sporo drewna. Nie będziemy robić podwójnej palisady. Jak tam łucznicy? 24 łuczników mamy, łącznie mamy ich 29, także dosyłamy ich tam na front. I możemy zbudować kolejny warsztat łuczarza. Zbudujmy go, albo nawet dwa. I trzeci warsztat to będzie warsztat grotnika. No i gitara. Bardzo ładnie. Spichlerz możemy rozbudować, jeszcze jeden. No i można by było tych włóczników gdzieś tutaj przenieść na bok. Zbudujmy tutaj jeszcze kilka piekarni. Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. Za mało pracowników. 4 piekarnie, domek jakiś możemy, jeszcze starczy nam drewna. Nie można tutaj tego zbudować. Jeden domek akurat. No dobra, to już lepszy to niż nic. 11 łuczników mam do rekrutacji, bardzo dobrze. Drewno wjechało, dobudujmy 2 domki. Na upartego moglibyśmy zrobić tutaj coś takiego, taki gród utworzyć. Ach tak, teraz zaczynasz się martwić, moje armie zaraz cię dopadną. Ciekawy jestem, jak to będzie funkcjonowało. Potrzeba nam broni. Okej, bardzo dużo łuczników, bo aż 17 wrzucamy oczywiście na mury frontalne i się bronimy, moi drodzy. Kolejnych 2, może wrzućmy ich tutaj na zamczysko. Dorekrutujemy kolejnych włóczników. Bardzo fajnie produkcja nam teraz idzie wszystkiego. No, zapowiada się to bardzo dobrze. 34 włóczników mamy. No to całkiem sympatiko. Łuczników mamy 46. No i to jest całkiem spory atak, niestety. Możemy dobudować jeszcze jeden kamieniołom, żeby te krówki nasze tutaj mogły relatywnie szybciej się ogarniać. Kolejnych 5 łuczników. No i ten zmasowany atak, który poprzednim razem zakończył naszą rozgrywkę, tym razem okazuje się być relatywnie łatwym do wybronienia. Elegancko tutaj wszyscy wrogowie zostali wystrzelani jak kaczki. Bardzo mnie to cieszy. Dobrze, odbudujmy to, co zostało tutaj uszkodzone. Czekamy na rozkazy. No halo. Brama otwarta. Znów to samo. Nie do wiary, po prostu otaczają mnie sami idioci. Jak to możliwe, że ty pobiłeś... To było tak ostateczne? Zwycięstwo. Ej, za szybko. No nic, jednostki stracone 11%, wynik końcowy 23 900. Moi drodzy, to była misja 8. Mam nadzieję, że odcineczek się wam podobał i zapraszam was na kolejny odcinek z Twierdzy Definitywnej Edycji. Cześć!